Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym prokuratura okręgowa w Opolu w śledztwie, które prowadzone jest w związku ze zdarzeniem drogowym, do którego doszło na autostradzie A4 4 marca, jak wszyscy wiemy, doszło tutaj do incydentu z udziałem limuzyny, która wiozła pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Najważniejszym zadaniem tego śledztwa jest ustalenie, dlaczego doszło do tego incydentu, a jak wiemy, jego przyczyną było zniszczenie opony, prawej tylnej opony samochodu. W związku z czym najważniejszą sprawą w tym śledztwie jest ustalenie, dlaczego doszło do zniszczenia tej opony. Jak informowaliśmy Państwa już wcześniej, wśród wszystkich czynności procesowych w toku tego śledztwa, między innymi prokurator zwrócił się do biegłych z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji o sporządzenie opinii, trzech opinii. Informowaliśmy Państwa, iż jako pierwsza została sporządzona opinia z zakresu chemii. Ta opinia wykluczyła, aby do zniszczenia opony doszło wskutek użycia materiałów wybuchowych czy substancji chemicznych. W dniu dzisiejszym, tak jak powiedziałam, prokurator otrzymał dwie kolejne opinie. Te opinie zostały sporządzone przez biegłych ze specjalności mechanoskopii z zakresu badań wypadków drogowych. W związku z faktem, iż prokurator zwracał się do biegłych o dokonanie rekonstrukcji zdarzenia, jak również zwracał się z zapytaniem o przyczyny uszkodzenia opony, jak również zwracał się z zapytaniem o stan techniczny samochodu przed wypadkiem. Te opinie dzisiaj dotarły, prokurator się z nimi zapoznaje. Jedna z tych opinii to jest opinia dotycząca zakresu badań wypadków drogowych. Jest to opinia, która zabiera prawie 100 stron, bez kilku stron. W związku z czym jest to dosyć obszerna opinia, prokurator się będzie z nią zapoznawał. Z takimi opiniami zawsze się zapoznajmy, ponieważ prokurator musi ustalić, czy te opinie są kompleksowe, czy odpowiadają w sposób wyczerpujący, jasny i właściwy na zadane przez nas pytania, czy jest potrzeba uzupełnienia takich opinii, a później będzie podejmował decyzję o sposobie ich wykorzystania w toku prowadzonego postępowania. Przypomnę, postępowanie toczy się w sprawie. W tej chwili ustalamy, w jaki sposób doszło do zdarzenia i czy mamy tutaj do czynienia ze zdarzeniem, które może być przestępstwem, czy też tak, z takim zdarzeniem do czynienia tutaj nie mamy. Ta opinia jest dosyć obszerna. Tak jak powiedziałam, ma około 100 stron. Druga jest mniejsza. Prokurator nie ujawnia wszystkich danych wskazanych w tej opinii, natomiast postanowił prokurator ujawnić dwa najbardziej chyba interesujące Państwa ustalenia biegłych. Biegli ustalili, iż przyczyną zdarzenia, przyczyną wypadku prezydenckiej limuzyny było najechanie samochodu BMW na leżący na jezdni przedmiot, w wyniku czego doszło do przebicia opony prawego tylnego koła i spadku ciśnienia powietrza w oponie. To skutkowało utratą statyczności kierunkowej samochodu, zarzuceniem pojazdu i, jak Państwo wiecie, wypadnięciem ostatecznie tego pojazdu z trasy. Biegli jednocześnie stwierdzili w fragmencie czoła zniszczonej opony rozdzielenie materiału, które powstało w wyniku penetracji od zewnątrz do wnętrza opony płaskiego przedmiotu o nieregularnych krawędziach o szerokości około 10 mm. Przebicie czoła opony w trakcie jazdy pojazdu doprowadziło do oddzielenia czoła bieżnika od opony i w efekcie do jej rozerwania. Zdaniem biegłych wniknięcie przedmiotu do tej opony było przyczyną jej uszkodzenia, a zarazem przyczyną wypadku. To nie są pełne stwierdzenia biegłych, dlatego że prokurator z uwagi na dobro śledztwa, jak Państwo wiecie, każde śledztwo jest objęte tajemnicą, bo w taki sposób się właśnie śledztwa prowadzi, że nie wszystkie ustalenia mogą zostać od razu ujawnione. To są tylko fragmenty, które prokurator uznał, że na tym etapie możemy Państwu je ujawnić. To właściwie wszystko. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę. A czy coś wiadomo na temat stanu technicznego opon czy pojazdu? Czy jesteście w stanie coś Państwu powiedzieć? Wszystkie te okoliczności są badane, będą badane. Tak jak powiedziałam, nie wszystkie ustalenia nasze w tej chwili prokurator chce ujawniać. A jakie będą Państwa kolejne kroki? Co teraz się będzie działo w ramach śledztwa?
Prokurator ma zaplanowane czynności, pewne czynności może wykonać dopiero mając już te opinie, ale jakie to są czynności, konkretnie tego ujawniać nie będzie. No Państwo na pewno możecie się domyślić, że będą to też przesłuchania świadków. Czy ten fragment, który spowodował pęknięcie opony, pochodzi z samochodu? Tego prokurator nie ujawnia w tej chwili. To dwa pytania. Czy udało się wykluczyć po pierwsze osoby trzecie, czy brały udział jeszcze tam na przykład na miejscu w Karpaczu? I to, czy samochód rzeczywiście był sprawny technicznie przed wyjazdem kolumny pojazdów prezydenckich na trasę do Katowic? To jest pytanie o ustalenia tego śledztwa i tak jak powiedziałam, na tym etapie prokurator nie ujawnia dokonanych już do tej pory ustaleń, jak również tego, co jeszcze będzie w tym śledztwie sprawdzał. Czy na tę chwilę znana jest prędkość, z jaką poruszał się pojazd w chwili zdarzenia? Opinia biegłych też musiała na to odpowiedzieć. Prokurator w tej chwili tego nie ujawnia.